Słuchajcie, w tym filmiku opowiem Wam, jak działa ogrzewanie w domu. Czyli mamy po prostu jakieś pomieszczenie, prawda? Mamy grzejnik. Pamiętacie po prostu z poprzednich odcinków, a jeżeli nie, to wiecie, jeżeli ogrzewamy powietrze, to ono jest lżejsze i unosi się, słuchajcie, do góry, tak? Czyli ciepłe powietrze unosi się do góry. Zimne powietrze jest cięższe, dlatego opada. Zobaczcie, zimne powietrze opada na dół, bo jest cięższe, tak? No i to tyle. I teraz posłuchajcie. Grzejnik jest włączony i powietrze po prostu unosi się, słuchajcie, do góry. Później jest coraz dalej od tego źródła ciepła, tak? I tutaj się ochładza i to powietrze powolutku, słuchajcie, tutaj jeszcze jest ciepłe, ale zaczyna opadać, tak? Zaczyna to ciepło, bo zaczyna opadać stąd, bo jest coraz zimniej, zobaczcie. Tu już jest bardzo zimno i znowu jest grzejnik na dole, słuchajcie, bo grzejnik jest gdzie? Na dole umieszczony zazwyczaj. Zazwyczaj po prostu umieszczony na dole, tak? Tutaj. No i znowu po prostu, słuchajcie, i znowu się powtarza ta sama akcja, tak? Powietrze tutaj znowu jest ogrzewane i znowu unosi się do dołu i znowu powolutku opada. I to jest taka cyrkulacja powietrza, można powiedzieć, słuchajcie. Powietrze ogrzewane lżejsze unosi się do góry, a jak się ochładza później, bo jest daleko od źródła ciepła, no to później znowu schodzi w dół. I znowu się ogrzewa itp. itd. Słuchajcie. Słuchajcie, no a gdyby grzejnik był do góry, na przykład tutaj gdzieś, to by było podobnie działało, tak? Bo tutaj po prostu tyle, że te siły działają troszkę inaczej, że to powietrze szłoby do góry, byłoby wypychane. Ale tak działa bardziej naturalnie. No dobra, to jest chyba wszystko w tym odcinku. To właściwie, skoro jest wszystko, nie, no to po co bym to przeciągał? Żebym zarabiać na reklamach, to musiał mieć filmiki powyżej 10 minut, ale mi to nie grozi, słuchajcie. Także zakończymy po prostu. No. Wiecie, jak działa centralne ogrzewanie, czy tam ogólnie jak ogrzewanie działa, niekoniecznie centralne.